Jeden z takich domków, który wcześniej był własnością Józefa Blocha, ostatniego burmistrza miasta, kupuje rodzina Gołębiowskich. W nim rodzi się Stefan, przyszły poeta, tłumacz, a także działacz społeczny. Obecnie w jego domu urządzone jest muzeum poświęcone pamięci tego wybitnego bieżunianina. Stefana Gołębiowskiego wspomina jego uczeń dr Stanisław Ilski. Posłuchajmy. Ja z panem Gołębiowskim zetknąłem się późno, bo dopiero podczas wojny, a konkretnie w jesienią 1939 roku. Zacząłem tutaj u pana Gołębiowskiego tajne nauczanie. I byłem pierwszym uczniem Gołębiowskiego, to znaczy pierwszym, to nie znaczy, że najlepszym, tylko że w ogóle pierwszym. Po tym był Mietek Budzik, jego kuzyn, no i następni, inni. Uczyłem się tu niedługo, przez kilka miesięcy, bo tylko do stycznia 1940 roku, potem zostaliśmy wysiedleni. No ale poczułem już rękę tego Belfra. Gołębiowski to był polonista, to był człowiek bezwzględny, to był człowiek już wtedy poeta i literat, który miał olbrzymie wymagania w stosunku do tego, kogo uczył. Także trudno mu było dogodzić. Zresztą ta cecha dominująca u niego zachowana została przez całe życie. Zbierał laury i ciernie. Tych laurów było wiele, ale i ciernie były bardzo bolesne. Największym cierniem, który w niego wbito, to było zabranie mu liceum. To liceum, które on tutaj stworzył w 1945 roku. Jego myślą i jego wysiłkiem przy współdziałaniu miejscowego wójta Stanisława Dyksińskiego, też pasjonata pracy społecznej na wsi. To liceum mu zabrano w taki sposób, że przestał być dyrektorem. No po prostu takie były sprawy wtedy w rządzie, powiatowym rządzie żuromińskim, że Gołębiowski stał się osobą non grata i musiał się wycofać. Wycofał się wtedy tu w zacisze, jak sam mówił o sobie, że wsiadł w swoim sabinum, no miał tylko to mieszkanie, miał ogród i tutaj zajął się wtedy Horacym. Dzięki temu, jako jeden z nielicznych krajów na świecie, posiadamy pełne tłumaczenie na język polski wszystkich dzieł tego największego liryka rzymskiego. Gołębiowski pragnął, aby po jego śmierci dom, w którym mieszkał i pracował, nie był domem pustym. On ma żyć, twierdził, i żyje. Jest miejscem spotkań obecnej intelektualnej elity miasta. Tu odbywają się wernisaże, koncerty, a także spotkania z ciekawymi ludźmi. Ostatnio swe prace prezentuje tu dr Wiesław Gawkowski. Jest laryngologiem, a w czasie wolnym od pracy zajmuje się malarstwem.